this is who I am. Właściwie to, co w życiu dzisiaj mam, to jaką osobą jestem, to zawdzięczam tylko i wyłącznie temu, myślę, że gram. Tenis to nauczył mnie ciężkiej pracy, nauczył mnie takiego samozaparcia, walki o wszystko, o swoje cele, o swoje marzenia. Nie wiadomo, że ja tutaj mieszkam, tu się urodziłam, więc powiem, że jest to mój numer jeden, jeśli chodzi o miasta, które są u nas w kraju. Wracam do Gdańska po dłuższej nieobecności, no to jestem przeszczęśliwa, że w końcu jestem w domu, że jestem u siebie i że mogę po prostu złapać oddech od tych ciągłych podróży. Na którą? Ona, zresztą jak Państwo zobaczycie potem na tych filmach, była bardzo ruchliwa. Na pewno nie miała żadnej taryfy ulgowej z racji tego, że jest niepełnosprawna. Uważam, że takim zwrotnym rokiem w mojej karierze był rok 2004. Gdzie grałam dobrze i po prostu, no właśnie to mnie utwierdziło w tym takim przekonaniu, że chcę grać, że mogę grać, dobrze i że mogę osiągać sukcesy, więc to był taki moment, że zdecydowałam się jeszcze bardziej poświęcić tenisowi, że zaczęłam więcej trenować. Natalia do tej pory jest wyjątkową osobą, ponieważ no, posiada cechy niesamowicie ambitną, niesamowicie zdeterminowaną dziewczyną. Natomiast w sporcie pełnosprawnych Natalia, można powiedzieć, że się okopała w pozycji tej najlepszej. No i od X lat tak naprawdę nie przegrała gry. Przez te wszystkie lata grania kierowałam się takimi słowami, że po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. Ja też myślę, że jestem bardzo dobrym przykładem potwierdzającym te słowa. Oczekiwania są takie, abym zdobyła złoty medal w singlu. No i mam nadzieję, że to się uda. No, innego scenariusza na razie nie zakładam. Who I Am. 10月25日スタート.